porządeczku, moi drodzy, mili widzowie. Zapraszam was do innego trochę unboxingu. Wczoraj przybyła do mnie właśnie bardzo fajna paczka. W momencie, kiedy właśnie czekałem na Sonic Mania, a dzisiaj jest jego premiera. Jeszcze raz przypominam, 15 sierpnia 2017 jest to naprawdę jedna z najlepszych okazji, żeby zobaczyć, co ja dostałem dzisiaj. Sorry za moje prawe oko, ale trochę przecierałem. Nie wiem, czy będzie w ogóle widać je, ale dobra. Tutaj w tej paczce powinienem dostać sprzęt, który rozwali mnie z nóg, nie? Powinien mnie zniszczyć. I czy przede wszystkim w ogóle będzie działał prawidłowo, nie? To już sobie dzisiaj zadam sobie pytanie i dzisiaj sobie na nie odpowiem, już samodzielnie sobie go podłączając. Po prostu na tą chwilę czekałem bardzo długo, nie? Na tą chwilę naprawdę bardzo długo czekałem. W porządeczku. Mamy najpierw, no, trochę zmasakrowany karton. Już widzicie, co to będzie, ale zmasakrowany karton do karty pamięci, słuchajcie. Mamy nie tylko kabelek odpowiedzialny za wideo, tylko jest oryginalny z zestawu bodajże, i samą jeszcze kartę pamięci do Saturna. Ona była taka duża i na tym możecie chować save'y przede wszystkim. Także już mam na start dobrze, bo nie muszę korzystać koniecznie z tej baterii. I jest kurde ciężka w miarę. Jest cięższa niż standardowe kartridże do Mega Drive'a, czy tam w poprzednich systemów i innych systemów, i mamy jeszcze instrukcję obsługi. Także proszę bardzo, już mamy zapewnione wszystko na temat samej karty pamięci i mamy lekturkę. Także no to już też jest pewna wartość kolekcjonerska, zwłaszcza że to jest 95 rok. A jak wszyscy dobrze wiemy, dokładnie 22 lata temu, w miesiącu sierpniu, Saturn pojawił się w Europie i w Polsce również. Mamy padzika. Od razu wam go pokażę. Nie jest to oryginalny padzik, ale może być. Ma kilka fajnych funkcji. Jest dosyć masywny, ale mam nadzieję, że będzie się dobrze na nim grało, tak jak na oryginale. Tutaj mamy wszystkie potrzebne guziki i triggery. Jest bardzo fajny ten. Jest taki no ciężki. I z tyłu ma jeszcze taki słabaczek odpowiedzialny za jakiś slow, czyli pewnie jakieś wolniejsze wciskanie. Naprawdę. Krzyżak jeszcze jakoś tam idzie z nim wyrobić. Ja i tak będę musiał pada normalnego kupić, oryginała, ale spokojnie. Mamy demówkę, czyli już na start jakieś tam sobie zobaczę gratisy, co tutaj mam. Także będę pomału gromadził gry na Saturna. Co my tu mamy? Mamy tu Alien Trilogy, sobie zobaczę. Tomb Raider. Tomb Raider w ogóle miał się pierwotnie pojawić tylko na Saturna. Exhumed, Loaded, NHL Powerplay 98 i KO Flying Simulator Squadron, przepraszam, Simulator Squadron 2. Także to jest demko. Ja sobie dzisiaj też zobaczę, co ono tam ciekawego ma w sobie. Płyta w stanie ok, tylko przeczyścić trzeba będzie, bo jest zabrudzona, widzę. I tutaj pod gazetami, i tu w ogóle, kurde, bajery, szmery, bo różne papiórki, także no, cieszę się bardzo. I ten wymarzony sprzęt, spakowany trochę dziwnie, bo w reklamówce, ale okej. To już sobie oszczędzę. Zasilanie, także wszystko co potrzebne już mam do włączenia. I sama najważniejsza jednostka tej konsoli. I jeszcze na fajnej gąbce. Nie byle gówno, nie w kartonie, na gąbce, ale spakowane w reklamówkę. No nic. Zobaczmy, w jakim to się stanie prezentuje. Wow! Wow! Pierwszy model! Mam pierwszy model Sega Saturn, ale nie mam klapki z kolei. Coś za coś, nie? Zobaczmy. Oh, ale będę grał, mówię wam. Już po prostu mówię, Sega Mania, nie? Niż Sonic Mania. Okej, okay, czy coś tu jeszcze będzie w ogóle? Nie, nic tu nie ma. Pudło, wywalaj. I teraz na chwilę wam pokażę tą Sega Saturn. Na chwilę tam się na chwilę tam idziesz? Aha, no dobra. Dobra, ja na chwilę idę po... Ja idę... O kurde. Chyba trochę za daleko. O właśnie. Muszę w ogóle to przesunąć. Pierwszy model. Ja wam pokażę na szybko drugi model, bo się różnią między sobą troszkę. Między innymi układem przycisku tak naprawdę. Układem, wyglądem. Trochę inaczej to wygląda.
Także to jest jedyny moment, kiedy pokażę Sega Saturn już moją, tylko muszę ją sprawdzić koniecznie, bo to jest obowiązek. I przede wszystkim Radela, czyli tutaj możemy sobie porównać te poszczególne modele. Jak widać, różnice są czysto kosmetyczne, to są dwie takie same konsole, ale mają inne guziki zasilania, otwierania klapki, tak. Zobaczcie, jak to wygląda. Sobie zamkniemy te klapy, jeszcze raz, jak one będą się zachowywać. Praktycznie identycznie. Co się pierwsze rzuca w oczy? Inne guziki, ale nie tylko, jeszcze inne obrysy wyglądu konsoli. Tutaj są troszeczkę takie bardziej prostsze, tu mamy już takie trochę nowocześniejsze, ale to mi nie przeszkadza. Wejście na kartę pamięci i pokażę wam, jak to będzie wyglądało. W ogóle zajebiście, że oryginalna karta pamięci. Pro Action Replay by się jeszcze zdał. O, i tak to wygląda, nie? Także no, robi wrażenie, naprawdę. Robi wrażenie. Guziki, wiadomo, inne. I co jeszcze? Logo Segi tu jest. Tutaj loga Segi nie uświadczymy, jedynie na tej stronie. Także to jest pierwszy model. Zobaczcie, czy faktycznie europejski, ten jeden chyba z pierwszych. Tu nie widać za bardzo, ale widzę, że jest naklejka, że była sprawdzana w Niemczech. Wadą tylko tego mojego egzemplarzu nie ma tej zaślepki. Ale może da się kupić. Może da się kupić i z pewnością będzie fajnie. Numer seryjny, nalepka znamionowa, model MK80250. Natomiast ten model, te konsole nie są takie lekkie, natomiast ten model to chyba będzie ciut inny, tak jest. On ma tylko oznaczenie z dodatkowym A, 50, a nie 250. No to już jest inaczej, tak? I wyprodukowane tak samo w Indonezji. No ciekawe, ciekawy kraj. Bardzo ciekawa lokalizacja produkcji. No i ja sobie to już podłączę, jak to działa. Może jeszcze to umieszczę tutaj w tym filmie. Ale naprawdę ja jestem zadowolony. W pełni już mam wszystkie podstawowe konsole Segi. Został mi tylko Mega CD i 32X do Mega Drive'a. Tylko już te modele mi zostały, a uwierzcie mi, trudno znaleźć, zwłaszcza ten drugi 32X. Naprawdę bardzo trudno dostać. Albo nawet jeżeli już dostanie się, to będzie kosztowało co najmniej 500 zł. Nie jest to może aż tak dużo, ale przystawka, która ma ledwo ponad 30 gier tylko w bibliotece, no to jest to trochę słabe, no ale z drugiej strony wiecie, no dla fana nic strasznego, nie? W porządku. Ja was bardzo wszystkich pozdrawiam, dziękuję za uwagę, co sądzicie o tej konsoli. Naprawdę ja jestem w niebo wzięty, tylko po prostu muszę to zobaczyć sobie na swoim Soniku R albo ewentualnie na demówce. Jak wszystko będzie śmigać, no to po prostu będzie totalna Sega mania. W porządku, bardzo was wszystkich pozdrawiam, pokażę wam moje wszystkie gadżety, które dostałem do tej konsoli. Naprawdę zadbana konsola, nie jest zabrudzona, nie jest jakaś tam zmasakrowana, jest po prostu w bardzo fajnym stanie. Za prawie 400 zł mi się udało wyrwać, ale powiem wam, że nie żałuję. Na razie nie żałuję. Zobaczymy, co dalej się uda zrobić. Może pokażę wam w akcji kiedyś tą konsolkę. Także jeszcze na chwilę zobaczę z podłączeniem tego sprzętu i ogłosimy ostateczny werdykt, czy żałować zakupu, czy nie żałować. Okej. Okay. Całość podłączona. Ja wam jeszcze pokażę, jak to wygląda tutaj, bo to jest masakra. Po prostu pudło Saturn Radela, także mam już karton. Ja ci postaram się to wysłać jutro, bo jutro mam wolne, także no nie martw się. Tutaj resztki. Fajnie, że te kartony w ogóle niektóre pozostały. No do konsoli to może nie, no bo z konsoli no to nie ma szans. No ale nieistotne. Ja akurat nie jestem osobą, która by zbierała kartony po konsolach, bo to też trochę miejsca zajmuje. Z drugiej strony, no wiem, że to lepiej wygląda, ale to już... Dla mnie to już jest inny temat. To jest taki troszkę grubszy temat, nie? W porządku. Ja muszę sobie tylko tu wyregulować. No i dobra. I tym oto magicznym guzikiem włączymy. Zobaczymy, co się pojawi na ekranie. O, proszę uprzejmie. Czyli tu baterię trzeba będzie prawdopodobnie wymienić, bo już jest po prostu pewnie skitrana. Dobra. Exit i ustawiamy sobie, dzisiaj mamy niesamowitą datę, bo dzisiaj włączę po raz pierwszy Sega Saturn.
wraz z dniem premiery Sonic Mania. To jest niesamowite po prostu. Nie chcecie mnie widzieć w takim stanie, jakim jestem. Nie chcecie po prostu. Tyle wam mogę pokazać. Tyle. To oko mam naprawdę opuchnięte, nie? Aż nie chciałbym tego sam widzieć, no ale w porządku, dobra. Jestem tutaj z wami. Yeah. Tak. Mój Sega Saturn. Nareszcie, nie? Zajebiście. Dobra. Ja sobie zobaczę jeszcze menu. Sobie jeszcze zobaczę. To jest ta pierwsza wersja BIOSa, mi się wydaje. One się czymś różnią, delikatnymi pierdółkami, wiecie. Jest inaczej w ogóle ustawiony, tak jak widzieliście w gameplayu z Sonic R. To jest inaczej wszystko ustawione. Ale to co, nie wykrywa mojej pamięci? Nie wykrywa? To już jest taki, wiecie, przykład, gdzie można naprawdę to pokazać. Dobra. Tylko otworzę pudełko. Kurde, te pudełka się tak otwierają trudno, że to aż boli, nie? Zobaczymy, czy tutaj otworzy się płyta od razu. Właśnie coś tu, kurde. Tak jest w Saturnach? Aż wierzyć mi się nie chce. Zresetowanie konsoli tutaj nic nie daje. Trzeba wyłączyć. Ale dziwne. I teraz, napęd. Czyta. Jest dobrze. Jest dobrze, ale o co tutaj chodzi? Przecież widziałem na filmikach normalnie, że goście odpalali normalnie płytę po zamknięciu klapki. Włączali po prostu coś. Ja nie wiem, co tutaj biega. To jest dla mnie naprawdę dziwne. To jest bardzo dziwne. I laser trochę głośniej chodzi tutaj. Troszkę głośniej niż w modelu drugim. Ale chodzi. Zaraz, chyba coś spierdzieliłem. Nie no. Wciskam start. Czekajcie. What the fuck? Na takie śrubki. Po prostu zamorduje ich, nie? Nic. No bez jaj. A reset? Czekaj, jest taki guzik. Jest taka kombinacja guzików. Ej, no start mi. O, chyba udało się. O, udało się wcisnąć start. To jest sukces, ale kurde, nie podoba mi się ta karta pamięci. O, jest! Udało się. Udało się, jest. Cartridge memory. Dobrze jest. Ile ma bloczków? Tak. Chcę wyczyścić, bo jest sformatowana prawdopodobnie, albo jakoś tam inaczej przerobiona w ogóle. Clearet. O, tak. A jednak to trwało. O kurde, ile bloczków? 7987. Yeah! Dobra. Jeszcze raz. Jednak da się, jednak się da. Czyli to jest po prostu dziwny tam... Nie wiem, może tak jest w Saturnach, nie wiem, ale no... No ciekawe po prostu. No nic, dobra. No to działamy sobie. Zobacz jeszcze tylko, czy wykrywa mi kartę pamięci faktycznie i będę sobie po prostu grał. Także naprawdę cieszę się bardzo z Saturna. To jest moja ulubiona konsola Sega obok Mega Drive'a i Master System. No, start mi działa jednak. Nie chciało mi zaskoczyć. Tutaj wolałbym zapisać. O właśnie. No. I takim oto sposobem, bardzo optymistycznym, mogę sobie porządnie ogrywać już tytuły na Sega Saturn. Także bardzo was wszystkich pozdrawiam. Jednooki Sonic 1994 was żegna i do zobaczenia z jakiegoś gameplayu, jeżeli chcecie coś zobaczyć ciekawego. Czy chcecie zobaczyć w ogóle te demka? Gdzie ja je tutaj mam? Jeżeli chcecie zobaczyć demka, jak to wygląda tutaj, to dajcie mi znać. Wam pokażę z chęcią. Do zobaczenia!